7 maja, jesteśmy w sadzie Kołobrójca, w sytuacji, kiedy kończy się kwitnienie i na poszczególnych odmianach albo to kwitnienie już się skończyło, albo jeszcze trwa, w związku z tym no, trzeba wiedzieć, jak się zachować, co robić, jakie opryski wykonywać. Tu jeszcze nie należy stosować oprysków no, na pewno w czasie kwitnienia, a jeżeli już, to po oblocie pszczół. Odmiana mucu na podkładce średnio rosnącej na M26, kilkunastoletnie drzewa. Widzimy, jak wygląda pęd jeszcze z kwiatami oraz już po kwitnieniu. Widoczne są miejsca tutaj, te zawiązki, które zostały uszkodzone przez mróz, ale także tu widać słupki i tu są nieuszkodzone. Także i widać jeszcze kwiaty. W związku z tym jakiekolwiek zabiegi będziemy wykonywali, to nie w czasie oblotu pszczół, tylko po oblocie, a najlepiej jak to kwitnienie się skończy, ono się niedługo skończy. Taki dynamiczny przebieg w tym roku ma z tego względu, z uwagi na warunki atmosferyczne. Dzisiaj jest chłodno, te ostatnie dni są chłodne. Trudno, wilgoci jest niewiele, był tylko jeden opad, tu chyba około 20 mm. Drzewka jeszcze nie były podlewane, ale jeżeli rzeczywiście będzie dalej susza, dalej zobaczymy młode drzewka i tam podlewać już trzeba. Natomiast co robić, na to zwracać uwagę w takiej sytuacji, kiedy jeszcze kwitnienie trwa, kiedy zagrożenie przez choroby i szkodniki w tym czasie jest takie dosyć bardzo istotne. I pierwsza infekcja, pierwsza silna, bardzo silna infekcja była ponad tydzień temu. Tutaj były preparaty dawane zapobiegawcze i następnie po infekcji preparaty interwencyjne. I od poprzedniego poniedziałku do dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek, infekcji dalej nie było, chociaż dni były wilgotne. Czasami noce były też chłodne i była rosa nocna, ale było za mało godzin, żeby była infekcja. Także ta pierwsza istotna była infekcja i teraz spodziewamy się kolejnej. W związku z tym należy być na to przygotowanym. Więc myślę, że Państwo pamiętają o tym, że przy stosowaniu różnych preparatów, żeby zakwaszać wodę, niektóre firmy stworzyły taki listę środków, które wymagają zakwaszania. To Państwu kiedyś pokażemy. No i co teraz? W ostatnich dniach nie wiadomo było, co robić, bo były te chłody, były zapowiedzi, że rzeczywiście zarodniki cały czas się wysiewają przy tych opadach deszczu, przy rosie. Natomiast infekcji nie było, więc niektórzy zabezpieczali przed tymi dniami, które wystąpiły. No, były to preparaty typu Kaptan, Delan i podobne. Interwencyjnie nie było sensu robić. Więc teraz znowu czekamy na ten okres infekcji, ale mamy, czyli jeżeli chodzi o choroby, to parchy mączniak. To są podstawowe, które na drzewach jabłoni występują. Natomiast zaczynają pojawiać się szkodniki. Mimo że były opryskiwania przed kwitnieniem tutaj, w tym sadzie, wykonywane na mszyce, te mszyce ponownie się pojawiają. Jest to mszyca jabłoniowa, jabłoniowo-babkowa. Bawełnicy tutaj nie ma. Było kilka lat temu, ale były wykonywane opryski w okresie jesiennym i wczesnowiosennym, przedkwitnieniowym. No i obecnie tego szkodnika nie ma. Także w tym roku nie było wykonywanych oprysków preparatami olejowymi, a to z uwagi na to, że od kilku lat ten sadownik takimi preparatami wykonywał te zabiegi, bo miał problemy z przędziorkiem, ale już w zasadzie od 2 lat, tamten rok był w miarę spokojny, natomiast w tym roku przy lustracjach sprawdzaliśmy, po prostu nie ma jaj przędziorka.
są tak małe ilości, także po prostu preparaty olejowe to nie były potrzebne. Natomiast teraz po kwitnieniu mamy problemy tutaj z mszycami i ze zwójkami. Oczywiście lustracje będą wykonywane, będą robione, będziemy sprawdzali, czy tu przypadkiem nie pojawi się jakiś przędziorek, nie przędziorek owocowiec, ale przędziorek chmielowiec. Czy tu przypadkiem nie pojawią się porzebiacze, bo też mogą stanowić problem, ale to nie na starszych drzewach, raczej na drzewach młodszych. No i popatrzmy, co tu w koronie, jakie szkodniki występują, więc musimy się przemieścić. Akurat na tym drzewie tej mszycy nie ma wiele, chociaż takie pokręcone, pokrzywione liście, to oczywiście tutaj mszyca mogło być, ale niekoniecznie. Niskie temperatury powodują takie objawy. Wcześniej, proszę tutaj zwrócić uwagę wyżej, one są ponownie, jest to mszyca jabłoniowa. Mimo opryskiwania, ale to jakieś półtora, dwa tygodnie temu, to wtedy były mszyce i pierwsze zwójki, ale teraz ponowne naloty mamy tych mszyc. I że tak powiem, biedronka tutaj sobie raczej nie poradzi, bo jeżeli na drzewie występuje 1, 2, 3 takie liście pokręcone, to nie problem, ale tutaj, gdzie się nie obrócić, to tych liści jest trochę więcej, porażonych, to znaczy opanowanych przez mszyce. I tu proszę, widzicie, formy larwalne, bo to tutaj jest tak zwane dzieworództwo, ale i formy uskrzydlone. Ta mszyca się przenosi dalej, więc po prostu biedronki raczej sobie tu nie poradzą, więc tu trzeba zastosować delikatny preparat typu Mospilan Calypso. On powinien sobie poradzić. Zwójki. To nie wiem, czy tu znajdę zwójki, ale będąc w innej części sadu, tych zwójek spotkaliśmy no niewiele, ale są. I to jest okres czasu po kwitnieniu, zarówno przed, ale i po, bardzo istotnym w zwalczaniu zwójek. Oczywiście to nie jest zwójka, to jest dalej mszyca i tak jak widzicie Państwo, tych mszyc tutaj jest zbyt wiele, żeby je zostawić w spokoju. Jakoś jeszcze kilka lat temu nie było problemu z tymi mszycami. Pojawiały się i znikały, ale teraz, to znaczy były niszczone przez organizmy pożyteczne, ale teraz one są bardziej, że tak powiem, złośliwe, bardziej skręcają liście. No i wiadomo, że jak skręcone liście, to później owoce nie rosną. No nie możemy zostawić tego szkodnika samemu sobie, bo tu organizmy pożyteczne nie dadzą sobie rady. Jeżeli zwójki wystąpią i tutaj są, spróbujemy znaleźć, więc trzeba się zastanowić, co robić. Więc są preparaty, które niszczą wszystko, to znaczy niszczą wszelkie szkodniki, ale nie są specyficzne, to jest Mospilan i Calypso. Ale są preparaty innego typu, typu załóżmy, jest to na przykład Roner, który ma działanie takie typowe na zwójki. Proponowałbym pomyśleć o zastosowaniu tego preparatu, jeżeli zwójki w sadzie występują. Na razie one są niewielkie, to jest stadium L1, L2, czasami L3 już, więc w takich sytuacjach łatwo te zwójki mogą być zniszczone. Problem w tym, że pogody mamy niezbyt sprzyjające zwalczaniu tych szkodników. Niektórzy sadownicy wykonywali już opryskiwanie na mszyce i twierdzą, że preparaty nie działają, nie mają do końca racji. Przy zbyt niskich temperaturach nawet i mszyce nie żerują i trzeba poczekać. A szczególnie w przypadku, kiedy stosujemy tepeki. Tutaj trzeba poczekać nawet 5-7 dni, żeby efekt był widoczny. Przy preparatach typu Runner też musimy chwilę zaczekać, żeby sprawdzić, musimy lustrację zrobić, czy efekt jest oczekiwany. Jeżeli nie, to trzeba zabieg powtórzyć. Jesteśmy w sadzie 5-letnim, jest to odmiana Aidaret. Bardziej intensywna uprawa przy wysokich słupach, przy konstrukcji. No i tutaj mamy problemy z mączniakiem, o którym może innym razem. Cały czas one są i trzeba systematycznie wykonywać zabiegi. Natomiast możecie Państwo zwrócić uwagę, że to cięcie było takie
może niezbyt dokładne, niezbyt, no, pozostało wiele pędów, no, które niektóre z nich powinny być wycięte. Pytanie dlaczego? Sadownik tłumaczy to w ten sposób. Zapowiadane są przymrozki i nie wiadomo, co tutaj mi zostanie. W związku z tym to jest jeszcze taka wielkość drzewa, że nawet ta ilość gałęzi, które tutaj jest z owocami, nie spowoduje, że tego owocu będzie za dużo. I tutaj już pewne przemarznięcia były, to żeśmy pokazywali. I jeszcze spodziewamy się jutro, pojutrze kolejnych przymrozków i nie wiadomo, co będzie. Nie ma tu instalacji deszczownianej, deszczowej, przeciwprzymrozkowej. W związku z tym myśli się tutaj w ten sposób, że jeżeli więcej pędów pozostanie, no to będzie większa szansa zachowania jakiegoś owocowania. Tu przy poprzednich przymrozkach były stosowane różne substancje, w tym aminokwasowe i algowe. I także sadownik zamierza dzisiaj, bo jutro ma być i pojutrze ten przymrozek, także ponownie zastosować algi, a po przymrozkach algi i aminokwasy, po przymrozkach także, z tym, że po przymrozkach także giberelliny. Proszę Państwa, więc jedną z alg, która się już w tamtym roku dobrze sprawdziła, to jest ta Eglonia maxima, alga i preparaty tutaj algowe tego typu są, więc proszę zwracać na to uwagę i ewentualnie wykonać zabieg. Tu można zwrócić uwagę, że liście, tu przyrosty liści są dobre, więc musimy zadbać o te kwiatostany, żeby tu jak najwięcej się zachowało. Tu niektóre widać, że nie są przemarznięte, ale niektóre przemarznięte, a niektóre po prostu opadają, więc zobaczymy, ile ich zostanie. W związku z tym te preparaty algowe, które i aminokwasowe, które dożywiają te kwiatostany, mają istotne znaczenie, no, żeby to owocowanie się zachowało. Oczywiście kolejna rzecz tu przerzedzanie. Zobaczymy, czy ono będzie potrzebne. Jeżeli tak, to preparatami nie tymi, które stosuje się w okresie kwitnienia, tylko tymi w okresie już, które można stosować po kwitnieniu. Ale to za kilka dni będzie wiadomo, co tu robić. Reasumując, jeżeli chodzi o choroby, to parchy mączniak. Na parcha proponuję teraz już stosować preparaty oparte głównie na kaptanie. Natomiast jeżeli chodzi o szkodniki, musimy tutaj walczyć, ponowić zabieg na mszyce i na zwójki. Więc pamiętać proszę o preparacie Runner, który dobrze się spisuje z tym, że też w niskich temperaturach nie należy wykonywać zabiegu, bo proszę się wtedy nie dziwić, że te preparaty nie działają albo działają słabo, ponieważ szkodnik też musi te złe warunki przeczekać i po kilku dniach skuteczność tych preparatów będzie mniejsza. W związku z tym stosujemy, kiedy te temperatury wzrosną, a one za kilka dni mają być wyższe. No i wtedy skuteczność tych zabiegów będzie większa. Zapraszam Państwa do następnego spotkania, kiedy już będzie okres po kwitnieniu, gdzie powiemy o przerzedzaniu. Zobaczymy, czy przypadkiem w niektórych przypadkach, w niektórych sadach nie pojawił się parch, bo niektórzy tak robili to dosyć intensywnie i uważam, że ten parch się nie ma, nie powinien raczej pojawić, ale w niektórych przypadkach niektórzy sadownicy po prostu nieprawidłowe preparaty stosowali, czy stosowali już długo po infekcji. Preparaty interwencyjne powinny być stosowane jak najszybciej, 24-48, w związku z tym, żeby się nie być zaskoczonym, to te zabiegi, jeżeli nie zdążyliśmy przed infekcją, to po infekcją powinny być wykonywane jak najszybciej, żeby nie być zaskoczonym.